jest smak dzieciństwa. Byłem mały, mama mówiła na mnie pyza, bo byłem taki ten. W sumie dużo się nie zmieniło. Może dlatego tak lubię. A teraz trochę prywaty. Jesteśmy w Kielcach na głównym deptaku na ulicy Sienkiewicza. Jest to dla mnie miejsce szczególne, bo każda wizyta w dzieciństwie z moją mamą w tym mieście kończyła się wizytą w barze Planty, który dziś jest uważany za legendarny bar, bo podają tam świetne pyzy, najlepsze pyzy w Kielcach, a dla mnie najlepsze pyzy na świecie. Zaczęło się od tego, że w domu bardzo często mama robiła pyzy. A te pyzy pochodziły z Wilna, bo tam była rodzina mamy. No i te pyzy to robiły taką w domu furorę, bo naprawdę były dobre, tylko że to wymagało dużo pracy, bo na innych zasadach to się robiło jak teraz. No i później, jak już dorosłem, to kombinowałem, co tu robić, jak tu żyć. Nadarzyła się okazja, ponieważ byłem sportowcem, byłem w kadrze narodowej, to miałem tu znajomości. No i w 60. taka odwilż w Polsce była, i dawali zezwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej na własną rękę. No i otworzyłem ten zakład i podstawowym daniem tam to właśnie były te pyzy. A polegało to na tym, bo to nie tak jak teraz jest maszyna wyciska. Dawniej to trzeba było poobierać te ziemniaki przez taką maszynę. Przekręcić, żeby te osocze wszystko wyszło i takie worki jutowe wyciskali te ziemniaki. No. I tak pomału to się zaczęło rozkręcać. Dobra. No i co? Będę robił pyzy. Bierzemy kuleczkę. Kuleczkę, dobra. Taką na oko? Na oko. Taką teraz, tylko ją trochę ten, tak? Robimy dziurkę. Nie na oko, bo 10 deko musi ważyć. Dobra, 10 deko, tak? Bierzemy i taką mięsko, kuleczkę mięska. Dobra, fajnie, no. Zatykamy, no pani zatyka tak ten. Nie rolujemy. To nie ma być kula, tylko taki wałeczek, tak. Nie? Coś takiego. Żeby nam rozumiem, żadnego nie było. Kurde, no chyba nawet nie tak ładnie, ale... Po prostu wszystko robione jest ręcznie. Tu nie ma mowy o jakimś tam oszczędzaniu produktów, że tam tyle, zamiast 2 deko, to się daje deko. No. I tyle lat. A poza tym to jest produkt, który nie ma nigdzie. Tych pyzów, bo to jest, jak wszystko jest proste, jak się wie. Ale dla kogoś, kto się nie orientuje, to nie jest takie proste. No, zrobić takie dobre pyzy. To już są gotowane pyzy, do wydania. Aha, czyli czekają na zamówienie. Oczywiście. A tu jest ten żurek, który się dodaje zawsze. Tak, słynny do tego. Słynny nasz żur. Dobra. Tu są pyzy z mięskiem, tu są pyzy z pieczareczką. No ale przyszła pora, żebyście spróbowali. No. Teresa? Kurde, dziękuję. A ja to kawę, a potem... Dwa razy.
Pojechałam.